Hej, witajcie na kanale Lejdis. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodziły metamorfozy i zamienimy się w pin-up girls. Oglądajcie. Mi się pin-up girl kojarzy z wielką dozą eyelinera na powiece, z bardzo wyciągniętą kreską i czerwone usta. Piękne, mocne czerwone usta. I różowe policzki. Taka słodka, ale taka z pazurem. Ale jeżeli tak ogólnie temat, to mi się kojarzy, nie wiem czemu, ale no oczywiście z Ameryką, ale z amerykańskimi takimi spotkaniami lotników albo jakichś takich innych tych wieczornych, takie cygara, mundury, odznaczenia, takie ładne panie, takie wiadomo, czerwone usta, blondyny, tutaj te fale, wszystkie. No i wiadomo, wielkie koki. To też mi się bardzo kojarzy i to takie ładne sukienki, tak wycięte w kropeczki. O, super. No. Przede wszystkim czerwone usta. To jest, ale ogólnie look jest bardzo naturalny, jak nie patrzysz, bo tutaj nie ma takiego mocnego konturowania albo jakichś tych róż jest taki. Róż po prostu. No, zwrócenie uwagi bardziej na oczy i na usta. No tak, myślę o takiej pin-up girl to Amy Winehouse, zdecydowanie. Jeszcze trochę też Meghan Trainor stylizuje, mi się wydaje. Ale też nie zawsze, ale ma taki look. No w tym All About The Base to tam zdecydowanie bardzo pin-up. Albo kojarzy mi się jeszcze z tatuażami. Panowie czasami mieli takie ładne panie na ciężarówkach albo tutaj na ręce. Na ciężarówkach. Lecimy! Przechodzimy do rzeczy. Tak. Ja stawiam na czerwone usta, podkreślę i fajnie wykonturuję. Ja zaczynam od bazy. Ja zaczynam od podkładu. Używam bazy nawilżającej z Bielendy, z takimi perełkami. Bardzo ładnie. Bardzo fajne jest, naprawdę. Jako że pin-upowy make-up nie wymaga zbyt ciężkiej warstwy, jak same już powiedziałyśmy. Ja stosuję krem CC od Bell. No ja mam już kremik na twarzy, a ja bazę rzadko w sumie używam, więc teraz po prostu używam takiego fluidu w kompakcie. Bardzo fajny, bo jest, ma lekkie krycie, a jest dość wygodny po prostu. Teraz postawiłam na jeszcze nawilżenie i powiem Ci, że bardzo fajna jest ona w takim różowym. Ona jest w opakowaniu, nie jest taka wolno stojąca, to jest ta taka inna. A to jest matująca czy jaka? Baza łagodząco nawilżająca i wszystkie różne inne rzeczy. Od bazy przechodzę do kremu CC, bo ja nie używam podkładu. Ja wciąż nakładam podkład. No i ja tradycyjnie beauty blenderem, także u mnie się raczej nic nie zmienia. Ja nakładam palcami. To już powtarzam od zawsze, że dla mnie to jest najwygodniejszy sposób aplikacji, bo po pierwsze daje to naturalny efekt, bo palce pochłaniają mi trochę produktu i nie mam takiej maski, a wszelkie niedoskonałości i tak zakrywam korektorem, więc... Ja palcami nie umiem ze względu na to, że mi się wydaje, że zawsze zostają takie smugi, bo ja mam dość mocno porowatą twarz, więc to nie wygląda po prostu ładnie, dlatego zawsze muszę tak wklepać, żeby... każda skóra jakby czegoś innego. No właśnie. Ale właśnie pin-up też mi się strasznie kojarzy z taką idealną cerą. Tak. Idealne brwi, idealna cera, taka jasna bardzo. Taki jesteś taka? Ja korektora. Też biorę korektor? Trochę chyba mi dłużej zejdzie, widzę. Myślisz? Nie. A korektor to akurat dobrze jest wklepywać palcami, bo ciepło palców jakby rozpuszcza ten nasz korektor. Kurde. Zobaczamy, no. No a ja korzystam oczywiście z niezawodnego zestawu pędzelków od Sunshine. Ja też mam. Tak? Tak. Tylko z innej serii, nie? No. Teraz nakładam na siebie puder, żeby twarz była ładna, zmatowiona. Jakiego używasz pudru? Używam pudru z L'Oreala Infallible 24 Hours Matte Powder. A dużo osób używa, nie? No, jest fajny, bo ma też krycie w sobie, więc tak ładnie jeszcze tak udoskonala cały makijaż i ujednolica koloryt twarzy, więc bardzo mi się to podoba. Ja używam swojego ukochanego pudru. To jest z Rimmela, ten z tej mat. I ja mam go ciemnego w sumie, bo ja nigdy nie mogę dorwać tej najjaśniejszej wersji. Ja mam 4. Powiem Ci, że może dlatego, tak jak ten, może nie widać tego, tak? Ale zawsze używam trochę jaśniejszego podkładu. Po to, żeby wyrównać kolory? Tak. I wtedy jest już okej, mi się wydaje. Ja w końcu mogę przejść do pudru też. Widzisz, dogoniłaś mnie. Ja używam pudru z dr Irene Eris. Ale to tylko właśnie tak, żeby ujednolicić koloryt i zmatowić całą twarz. Ostatnio odkryłam fajny żel do brwi z firmy Ingrid. Fajnie utrwala, nie obciąża jak wosk. Ja bym chciała w ogóle zgolić brwi. Naprawdę. Ja się zastanawiam. Zrobić sobie takiego Nike'a? Na przykład. Ale nie, ja się zastanawiam, jakbym wyglądała. W sensie bym mogła po prostu robić sobie fajne wariacje, różne brwi i w ogóle, no super. Ja brwi robię cieniem. I w moim przypadku to jest paletka cieni ze Smashboxa i to są te neutralne kolory, to znaczy linia neutralnych. W sumie wszystkie są neutralne, ale chodzi o to, że jest jeden mat i jeden błyszczący. I to jest wszystko, co ja potrzebuję. Ja teraz przechodzę do kreski i ponieważ nie jestem jakby ekspertem w robieniu kreski i pędzlem nie wychodzi mi to, to używam eyelinera w markerze. I jest to bardzo fajna opcja właśnie dla takich osób jak ja, które nie do końca są zagłębione w tajniki makijażu i nie do końca zawsze wychodzi im ta kreska taka, jak powinna być. To jest na pewno duże ułatwienie. Teraz ja trochę popudruję. Z niezawodnej paletki Sephory, w której mam wszystko. Wszystko. Cienie, pudry, brązery, róże. Wszystko masz. Wóz do brwi, tak. Kolorowe eyelinery, szminki, których jeszcze nie wyjęłam, ale na koniec użyję. Ja zawsze zaczynam tak od połowy oka i później dopiero uzupełniam szut. I ukrywam się troszeczkę teraz. A to jest zawsze, tak. Mi teraz właśnie na przykład wbrew, tak. Ale w sumie jest okej. Jest okej, tylko zazwyczaj mam po prostu jaśniejsze te brwi, więc teraz tak się śmiesznie czuję, jak są takie ciemne mocno, ale dobra, dobra, dobra. Ja zbyt ciemnego cienia nie robię. No ja raczej beż, trochę brązu w załamaniu, właśnie na załamaniu, a kreska chyba najważniejsza jest w tym makijażu. Ja tylko lekko, małym palcem podpieram się o policzek i po prostu staram się w ogóle nie ruszać palcami, tylko całą dłonią robić ruch. Rzadko maluję kreskę, jeżeli już maluję kreskę, to zawsze używam zakrzywionego pędzelka i cienia czarnego bądź brązowego, dzisiaj czarnego eyelinera w kremie. Jest mi najwygodniej, nie trzęsie mi się wtedy ręka i w miarę równe kreski wtedy powstają, bo mimo wszystko nie jest to łatwe wyzwanie. Jak możecie zauważyć, to nie tylko mój sposób nakładania kresek jest wyjątkowy, ale również rzęs. Jeśli jesteście takimi leniuszkami jak ja, to zamiast pociągać ręką do góry, możecie trzymać rękę w jednym miejscu i zamykać otwierać wiekę. Ja to z panem w sumie jest. No. Jeszcze biorę czarną kredkę i tutaj tą linię wodną tak jakby od góry maluję, żeby tak jakby zagęścić i tej takiej przerwy pomiędzy okiem a rzęsami nie było widać, nie wiem jak to nazwać. Ach, te triki. No ja właśnie dzisiaj też ubolewałam, że nie wzięłam ze sobą lakieru do włosów, ponieważ zawsze jak robię brwi, to później otwalam je lakierem do włosów. I dzięki temu wasze brwi są naprawdę stalowe, w ogóle się nie rozmazują i jak robię to rano, to wytrzymują mi dosłownie do wieczora, przez całą noc. Także bardzo wam polecam ten trik. Podacie sobie po prostu na taki grzebyczek lakier i utrwalacie brwi i wytrzymują wam naprawdę 24 godziny. Ale jeśli chcecie poznać więcej naszych trików, to zaczynamy dla was nową serię triki urodowe. Także bardzo was zapraszamy do oglądania. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest naprawdę przydatna ta seria. Zdecydowanie. Nie tylko dla was, ale też dla nas. No, tak. To jest mój ulubiony i jako nigdy nie zmienię. To jest ten z L'Oreala, tak fatalnie, ten różowy, czy jakiś ten, tylko ten taki biskup. Jest taki cudowny, naprawdę. To ja ostatnio się przerzuciłam na Gosza, Patchy Eyes. Och, kurczę, wyciąga, wydłuża, wszystko robi. I bardzo fajnie się utrzymuje i nie pozostawia żadnych grudek. Dobra, no to ja przechodzę teraz do ust i nie mogę się w ogóle doczekać strasznie, bo kupiłam sobie nową czerwoną szminkę z Inglota. To jest Diamond Lip Tint z Inglota i to jest odcień 106. Nie wiem jaki aż pin-up, a w sumie podobny do codziennego. No, zaraz tak. Ja wybrałam czerwień z Bourgeois. Jest to kolor 34, to jest taka głęboka czerwień, prawie bordo bym powiedziała. Ja mam szymineczkę z Astora, All in One, Favorite Bell. W ogóle dobranie odpowiedniej czerwieni do tak jakby kolorystyki twarzy to nie jest taka prosta sprawa, bo wiadomo, dla jednych będzie taka bardziej pomarańczowa szminka, a dla innych takie zimniejsze kolory i to też nie jest tak łatwo dobrać. I ja powiem, że ja nie wiem, czy ja dobrałam dobrze, ale wydaje mi się, że jest okej. Makijaż gotowy. Tak, jesteśmy już ready. A teraz czas na kompletną metamorfozę. Tak, idziemy się przebrać. Odmieniamy. Ja w takim makijażu to bym mogła. Tylko no, jeśli chodzi na przykład o tą opaskę, to się tak czuję, opaska, coś na głowie, straszne, nie. Ale jeśli chodzi o makijaż, tak najbardziej. Nie, mi się podoba w ogóle cała stylizacja, cała metamorfoza. I szczerze, to trochę się tego bałam, bo uważam, że źle wyglądam w mocnym makijażu, a tutaj tak jestem przekonana do siebie, podoba mi się. Nie na co dzień, ale fajny motyw właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, na imprezy czy coś, super. W przerwie rozmawiałyśmy i stwierdziłam, że taka stylizacja jest bardzo kobieca, bardzo wdzięczna i subtelna. Czerwone usta, trochę eyelinera na oku i po prostu jest się super podkreśleniem kobiecości. To jest taka właśnie lekka, dziewczęca stylizacja, szczególnie jeans i kroszki. To jest tak właśnie raczej dla młodszych, powiedzmy. A dlaczego? W sumie w każdym wieku można zaszaleć. Tak, i oczywiście element to jeszcze włosy te mocno nastroszone i tak dalej. I opaska na włosach to też. I czasami jeszcze się pojawiają takie okulary, takie wyciągnięte w kocie oko. Tak, myślę, że taki look spodobałby się nie tylko kobietom, ale w odbiorze mężczyzn również. Tak. Oni kochają czerwone szminki na ustach, czerwone paznokcie. Kobiecości. Tak jest. Dzięki za oglądanie. W komentarzach napiszcie, czy podobała Wam się nasza metamorfoza, czy same też stosowałyście taką metamorfozę, bądź macie w planach. I koniecznie nie zapominajcie o naszym fanpage'u oraz Instagramie. Zaglądajcie, subskrybujcie i do zobaczenia.